Wiele inwestycji infrastrukturalnych w Polsce w chwili obecnej jest zagrożonych. Przede wszystkim mam na myśli inwestycje kolejowe, na które przeznaczone jest aż 67 miliardów złotych. Niestety kilka ostatnich miesięcy pokazuje nam, że budżety zamawiającego oszacowane były niedostatecznie, czyli oferty składane przez wykonawców są o 50 lub czasami nawet o 100% wyższe niż budżety zakładane przez Polskie Linie Kolejowe. Niestety zamawiający decyduje się bardzo często ogłosić przetarg jeszcze raz, co nie przynosi oczekiwanego efektu, czyli ceny są jeszcze wyższe. A to w rezultacie powoduje, że wiele inwestycji kolejowych o znaczeniu krajowym jeszcze nie ruszyło. Tu remedium może być dołożenie do wkładu własnego środków przez ministerstwo, tak jak jest to planowane w przypadku na przykład inwestycji portowych, gdzie już trwają prace nad zwiększeniem udziału Polski w finansowaniu tychże inwestycji, co pozwoli na jednoczesne realizowanie inwestycji, jak również poszukiwanie innych źródeł finansowania dla nich, a jednocześnie będzie przeciwdziałać zagrożeniu, że te 67 miliardów po prostu nie wykorzystamy.